Witam Państwa wszystkich zebranych. Bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie przypomina mi 89 rok. Tam był troszkę inny czas, bo było kontraktowy Sejm. Ale dzisiaj wierzę w to, że wygramy, Prawo i Sprawiedliwość wygra jednoosobowo. Nie będzie dodatkowych po prostu ugrupowań. Dziękuję bardzo za przybycie Państwa. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję i cieszę się bardzo, że mogę przed Państwem wystąpić, powiedzieć kilka słów. Pan premier Jarosław Kaczyński jest w drodze. Byliśmy dzisiaj w Ustrzykach Dolnych, byliśmy w Lesku, teraz jesteśmy w Brzozowie. Jutro mamy spotkania w Robczycach, w Strzyżowie oraz w Dębicy. I wszystko to w ramach pracy, objazdów liderów Prawa i Sprawiedliwości po wszystkich powiatach w Polsce. Przyjęliśmy taką strategię z pełną świadomością, z pełną premedytacją, uznając, że tylko poprzez bezpośredni kontakt z Państwem, poprzez bezpośrednie relacje z Wami, poprzez słuchanie się Was, Wasz głos, poprzez właśnie takie spotkania będziemy mogli dotrzeć z naszym programem, programem, który jestem przekonany spotka się z dużym poparciem społecznym i w najbliższym czasie, myślę, że szybciej niż nam się wszystkim wydaje, Prawo i Sprawiedliwość. Nie zgadzamy. Drodzy Państwo, ja pozwólcie, że w swoim wystąpieniu powiem, przekażę kilka informacji jako poseł do Parlamentu Europejskiego, także z tej działki, która jest moim szczególnym, cieszy się zainteresowaniem, czyli z Europy, ale zacznę od tego, jak wyglądała Polska w 2007, jak wygląda w 2013 roku. Jak wyglądała Polska, kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę, a jak wygląda Polska po 6 latach rządów Platformy Obywatelskiej. Drodzy Państwo, fakty. 2007 rok, funkcjonujące stocznie. 2013 rok, nie ma stoczni. Polska, duży kraj w środku Europy, nie ma stoczni, drodzy Państwo. To jest efekt rządów Platformy. 2007 rok, oddawaliśmy władzę z 6% wzrostem gospodarczym. Dzisiaj jest taki wzrost, jaki jest, a zadłużenie Polski przez ostatnie 6 lat, drodzy Państwo, to też o tym trzeba pamiętać, wzrosło o blisko 350 miliardów złotych. Było 500, jest 850. Na każdego Polaka, na każdego Polaka, który tutaj siedzi, na każdego z Państwa, na Waszych dzieci, na Waszych dziadków, na Wasze wnuki, to jest około 30 tysięcy złotych zadłużenia, które zostało skumulowane w dużej części przez rząd Platformy i PSL-u w ostatnich latach. Ale drodzy Państwo, nie chcemy też narzekać. Chcemy podejść do tej sprawy, do tego, co się dzieje w Polsce w sposób merytoryczny i w sposób dobrze przygotowany poprzez projekty ustaw, które mamy, poprzez plany rozwiązań, jeżeli chodzi o bezrobocie. Największą tragedię teraz w Polsce, czyli bezrobocie. Kiedy, drodzy Państwo, oddawaliśmy władzę tworząc przez 2,5 roku blisko ponad milion nowych miejsc pracy. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy 2,5 miliona ludzi, zwłaszcza młodych, wyjechało za granicę. Dlatego, drodzy Państwo, że oni się czują balastem dla tego rządu. Dlatego, że ten rząd Platformy i PSL-u nie jest im w stanie zapewnić i stworzyć możliwości rozwoju i spełniania marzeń w swoim kraju, drodzy Państwo. Oni muszą odejść. Oni naprawdę muszą odejść. I drodzy Państwo, jesteśmy do tego, aby zacząć realnie, poważnie myśleć o Polsce, ale nie tylko w skali wewnętrznej, nie tylko w skali kraju, ale też w skali tego, jak Polska funkcjonuje za granicą. Jesteśmy do tego przygotowani. Mamy gotowe projekty ustaw, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeżeli chodzi o bezrobocie, jeżeli chodzi o edukację. Chcemy, drodzy Państwo, zaproponować Wam konkretne pomysły na to, jak pobudzić rozwój gospodarczy, jak przestać zadłużać kraj, jak ściągnąć młodych ludzi do Polski. Dlatego, że bez tych młodych ludzi nie mamy w przyszłości szans jako naród. Nie mamy szans na to, żeby się rozwijać i żeby doganiać resztę Europy. Ale też, drodzy Państwo, chcę Wam powiedzieć, że nie tylko mamy projekty, nie tylko mamy pomysł na Polskę, jeżeli chodzi o gospodarkę. Chcemy też skończyć z praktyką, która tam w Europie, ja to widzę z bliska, po prostu budzi głęboki sprzeciw takich ludzi jak ja. Chcemy skończyć, drodzy Państwo, z praktyką, że za wszystko musimy przepraszać. Że oczekuje się od nas, że będziemy przepraszać za to, że było AK, za to, że byli żołnierze wyklęci i za to... My za to przepraszać nie będziemy, drodzy Państwo. Chcemy Polski dumnej, chcemy Polski solidarnej.
Chcemy Polski, która w takich miejscowościach jak Brzozów będzie dawać szansę każdemu z Państwa, jak tutaj siedzicie, do tego, żebyście mieli takie samo prawo do życia, takie samo prawo do marzeń, takie samo prawo, podkreślam, takie samo prawo do pracy, jak ci z Warszawy, z Krakowa czy z Łodzi. Niczym się nie różnicie od tych ludzi. Wręcz przeciwnie, powinniście być jeszcze bardziej przez rząd doceniani i dowartościowywani za to, że tutaj na tych trudnych terenach tak sobie dotychczas świetnie radzicie, drodzy Państwo, w wielu miejscach. Naprawdę zasługujecie na szacunek, zasługujecie na to, żeby mówić, kłaniać się przed Wami i dziękować za to, że w tych trudnych chwilach, w tych trudnych czasach, w tej trudnej sytuacji gospodarczej nie zwątpiliście i jesteście z nami. Bo bez Was, drodzy Państwo, i to już na koniec, bez Was nie damy rady zmienić tej ekipy. Bez Was, bez Waszego zaangażowania, bez tego, żebyście poszli na wybory, żebyście zmotywowali swoich krewnych, znajomych, przyjaciół, żebyście z nami wspólnie dopilnowali przejrzystości tych wyborów, żeby te wybory nie były fałszowane, żeby te wybory były uczciwe. Jeżeli nam pomożecie, jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość już niedługo będzie rządzić w Polsce, a premier Jarosław Kaczyński będzie premierem, który spełni oczekiwania wielu milionów Polaków, żeby Polska była dumnym europejskim krajem, Polska, żeby była krajem, który szanuje swoją tradycję, Polska, żeby była krajem, który jako duży europejski naród liczy się w Europie i który dba i szanuje swoich obywateli. Drodzy Państwo, o to Was serdecznie proszę i bardzo się cieszę, że dzisiaj będziecie mogli też posłuchać tych recept na różnego rodzaju bolączki, które przedstawił Wam Jarosław Kaczyński. Proszę Was o poparcie, proszę Was o wsparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i wszystkiemu z Was, jak tutaj wszyscy siedzicie, życzę wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu posłowi za to piękne wystąpienie i przepraszam bardzo, ale zapowiem jeszcze pana posła Bogdana Rzońcę, posła na Sejm RP. Bardzo serdecznie witam. Bardzo proszę pana marszałka Tadeusza Pióro o krótkie wystąpienie. Panie pośle, szanowni państwo, zakłada już od razu, że będę krótko mówił. Także tak postaram się rzeczywiście krótko, bo państwo przyszliście nie tego, żeby mnie słuchać, tylko żeby słuchać pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Proszę państwa, 27 maja tak się życie potoczyło, że Prawo i Sprawiedliwość razem z Prawicą Rzeczypospolitej objęło rządy w tymże województwie. A tak się również i moje życie potoczyło, że po 9 latach funkcjonowania tutaj w Brzozowie, pracy w Brzozowie, zostałem członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, odpowiedzialnym za służbę zdrowia i za ochronę środowiska w tymże całym województwie. W imieniu marszałka Ortyla, który tutaj nie mógł być, chciałbym pozdrowić Państwa i przedstawić taką krótką sytuację, co zastaliśmy. Po pierwsze, zastaliśmy trudną sytuację finansową. Tak naprawdę dużo zadań, które mogły być wykonywane i czynione z pieniędzy unijnych, zostały czynione z pieniędzy marszałkowskich bezpośrednio i tak naprawdę bardzo ciężko w tym roku będzie zbilansować budżet województwa. Ta sytuacja rzeczywiście jest trudna i ciężka i przed nami te pół roku tego roku i następny rok. Mamy nadzieję, że ewentualnie będziemy się starać to wyprowadzić na prostą. A jednocześnie zastaliśmy pewne opóźnienia dość znaczące. Tutaj marszałek kilka razy w telewizji już mówił o opóźnieniach dotyczące instalacji w całym województwie bezprzewodowego internetu. Opóźnienia w powstawaniu kierunku lekarskiego w Rzeszowie. Tak naprawdę czynimy te starania. Klasyczny przykład, że w tym momencie w dniu wczorajszym została podpisana umowa i przekazanie dwóch działek na terenie szpitala imieniem świętej Jadwigi w Rzeszowie z przekazaniem na Uniwersytet Rzeszowski. Tam będzie budowane kolegium nauk o ziemi i w tym momencie jest szansa, że no nie 2014, jak poprzednicy mówili, bo takich szans nie ma, ale tak naprawdę być może 2015, że taki kierunek lekarski powstanie w Rzeszowie. Ale jednocześnie zarząd ma taką trochę inną wizję rządzenia. Tak naprawdę ja zawsze podkreślałem, będąc radnym opozycyjnym, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a u nas wszystkie drogi i wszystkie pieniądze prowadziły do Rzeszowa. Tak naprawdę zapomnieliśmy w pewnym momencie o tym, że jest jakby to tylko jedna połowa województwa, że byłe województwo tarnobrzeskie i rzeszowskie, owszem, ono jest w województwie podkarpackim, ale tak naprawdę w tym województwie również jest byłe województwo krośnieńskie i byłe województwo przemyskie. Tak naprawdę te środki nie szły na te tereny. Bardzo na palcach jednej ręki można by policzyć takie inwestycje, które tak naprawdę były finansowane z pieniędzy marszałkowskich.
Natomiast 3 dni temu, 4 dni temu odbyło się pierwsze czytanie strategii województwa, nowej strategii na lata 2014-2020. I w tej strategii takie poczesne, duże miejsce zajmują tereny, z których ja tutaj pracuję, w których mieszkam od ponad 30 lat, między innymi piękne Bieszczady, czyli ziemia Uszczycka, ziemia Leska, Sanocka, Brzozowska, ale również te tereny tutaj Krosna czy Jasła. Po raz pierwszy w historii w ramach tej strategii wojewódzkiej powstała substrategia, która dotyczy gmin bieszczadzkich, 12 gmin bieszczadzkich i dotyczy 50 ponad gmin Doliny Błękitnego Sanu. W tym momencie jest szansa, żeby o wiele większe pieniądze tak naprawdę trafiały tutaj do naszych terenów. I główne założenie zarządu pana marszałka na czele zarządu pana marszałka Ortyla jest takie, aby ten rozwój naszego województwa był rozwojem zrównoważonym. Nie tylko parki technologiczne, nie tylko Dolina Lotnicza, ale również te tereny. Bo tak naprawdę, proszę państwa, jak się człowieka w Polsce zapyta, z czym się kojarzy województwo podkarpackie, to w 60% powie, że kojarzy się z Bieszczadami, a nie z Doliną Lotniczą, czy ewentualnie z innymi innowacyjnymi gospodarkami. Pamiętajmy o tych terenach. Ja deklaruję ciężką pracę. Ja nic nie obiecuję, ale deklaruję pracę. Deklaruję pracę na pewno, że zarząd się pochyli nad przyznaniem środków na onkologię przeszczepową w Brzozowie, że ta onkologia przeszczepowa na koniec 2014 rok powstanie tu w Brzozowie, że tak naprawdę to nie jest jednostka wojewódzka, bo to jest jednostka powiatowa, ale no przecież tak naprawdę służy ludziom z całego województwa, a nawet nie tylko z województwa, bo i z całej Polski. Również deklaruję, że było mówione, że obwodnica brzozowska ma powstać no, w tym roku, że te pieniądze już tam są, że czekają, że w czerwcu się uruchomi. My właśnie pod koniec maja przyszliśmy i zobaczyliśmy, jak są pieniądze. Być może, że one były w kwietniu czy w maju, ale tak naprawdę te pieniądze z przetargów różnych gdzieś tam poszły na górę województwa, natomiast nie trafiły na obwodnicę brzozowską. I jednoznacznie mówię, że w tym roku nie ma szans, żeby ewentualnie ta obwodnica brzozowska ruszyła. Ale ze swej strony deklaruję i zarząd taką widzi wizję, żeby ta obwodnica rzeczywiście była najważniejszą inwestycją i na pierwszym miejscu, nie listy rezerwowej, tylko tej naczelnej listy, żeby ona ruszyła w 2014 roku. Proszę państwa, nie ma tu, ale mam nadzieję, że tam marszałek Kuchciński i pan premier słyszy. Największą moją pamiątką w życiu, jaką mam, to jest Złoty Krzyż Zasługi, który otrzymałem miesiąc od pana świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego na miesiąc przed jego tragiczną śmiercią. To jest taka największa pamiątka. 9 marca 2010 roku on swoją decyzją podjął taką decyzję i taki Złoty Krzyż Zasługi za działalność profilaktyczną i promocję przyznał dla mnie. Wiem, że to będzie największa moja pamiątka tak naprawdę do końca moich dni i za to dziękuję, no tutaj nie ma pana premiera, ale właśnie panu premierowi, że miał takiego brata, który ewentualnie tak działał. I ze swojej strony deklaruję jedno. Do tej pory byłem sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości, właściwie od początku, od 30 lat. Natomiast tutaj deklaruję, że od przyszłego tygodnia uruchomię procedurę, abym został przyjęty do Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że przyjęty zostanę. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję za te słowa pana marszałka i chciałem państwu też zadeklarować, że te słowa wypowiedziane przez pana marszałka odnośnie onkologii i szpitala brzozowskiego nie są słowami czyimiś. To będzie zrealizowane. Chciano onkologię wyrzucić do Rzeszowa. Co się by stało? Nie byłoby szpitala. I to żeśmy zablokowali, ale teraz pan marszałek wspólnie z marszałkiem Władysławem Ortylem i całym zarządem podejmą decyzję, żeby ten szpital po prostu wzmocnić i takie obietnice wierzę po prostu w pana marszałka. Proszę państwa, bardzo się cieszę. Widzę, że coraz więcej ludzi dochodzi, tak jak było w 1989 roku. Tam jest chyba nagłośnienie, które prosiłem, bo wiedziałem, że taka sytuacja będzie. I wierzę, proszę państwa, że te wybory, które będą
Być może będą wcześniejsze, może będą w normalnym czasie, ale my je wygramy. Wygramy je dlatego, że to państwo tu przyszli dzisiaj na to spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. I wierzę w to, że wygramy bardzo wysoko. Ja tutaj, proszę państwa, w 1989 roku, kiedy był Sejm kontraktowy, powiedziałem dla panów, którzy startowali do Senatu i do Sejmu, powiedziałem, że wybory są już wygrane. I powiedziałem, ile procent, pomyliłem się tylko o 2. Tutaj wygramy 48%. Ale państwo w tym wszystkim muszą uczestniczyć. Wszyscy, bo jest sytuacja dosyć poważna po prostu w kraju. I o to państwa serdecznie po prostu proszę. Witamy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę siadać. Dziękuję bardzo. No, sobotni, lipcowy wieczór, pełniusieńka sala, naprawdę nisko się państwu kłaniam. Dziękuję jeszcze raz. Proszę państwa, ja zacznę tak, można powiedzieć, od razu od istoty rzeczy, od zadania pytania retorycznego, ale warto je zadać, dlaczego rząd Donalda Tuska powinien odejść. Otóż ktoś może powiedzieć tak, no właśnie, budżet upadł, trzeba go zmieniać już drugi raz, w dziejach tego rządu, rządom niedołężnie, zapowiadali, że zrobią to, to i to i to i nie zrobili w ogromnej większości, albo zrobili po części źle. Można wysuwać tego rodzaju konkretnych argumentów bardzo, bardzo dużo. I to oczywiście jest słuszne i można powiedzieć, że to jest wystarczający powód, żeby ten rząd został zmieniony. Ale warto by wobec tego dodać jeszcze jedno, można powiedzieć, pomocnicze pytanie. Czy to, co się stało, to jest wynik przypadku? No po prostu źle dobrany rząd, źle dobrani ministrowie, źle dobrana administracja, ludzie, którzy się nie nadają. Czy może czegoś głębszego? Czy to może jest jakiś głębszy powód tych niepowodzeń? Otóż to jest chyba najważniejsze właśnie. Najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy ci, którzy dzisiaj są przy władzy, w ogóle, można powiedzieć, z natury rzeczy, tej formacji, która jest przy władzy, są w stanie dobrze rządzić? Moja odpowiedź jest jednoznaczna, to znaczy, że nie są w stanie. I że to nie jest przypadek, to nie jest kwestia ich cech osobistych. One są różne. Sądzę, że w wielu wypadkach bardzo niedobre, ale to jest sprawa do dyskusji. Natomiast cała idea, którą oni się kierują, a także powiązania, które ograniczają ich możliwości działania, powodują, że oni po prostu nawet przy lepszej woli, większej pracowitości, większych zdolnościach nie byliby w stanie dobrze rządzić. Dlaczego tak jest? Dlaczego te rządy muszą przynosić niedobre skutki? Otóż przede wszystkim to są zwolennicy koncepcji liberalnej. I to jeszcze do tego koncepcji liberalnej w tym jej polskim, bardzo uproszczonym, można powiedzieć sprymitywizowanym wydaniu. Koncepcji, która zakłada, tak najogólniej rzecz biorąc, że to jest uproszczenie, co w tej chwili mówię, ale uproszczenie uprawnione, że w życiu społecznym wszystko w gruncie rzeczy załatwia się samo, że mechanizm rynkowy jako ten główny regulator pozwala na rozwiązanie wszelkiego rodzaju społecznych, ekonomicznych, przede wszystkim ekonomicznych, ale później także społecznych kwestii, jakby sam przejście, no chyba, że mu w tym przeszkadza państwo, no bo państwo jest w jakimś tam zakresie potrzebne, ale czym mniejsze, tym lepsze. I krótko mówiąc, jeśli tylko państwo za bardzo nie przeszkadza, to wszystko będzie dobrze. I to jest, szanowni państwo, koncepcja błędna. Koncepcja, która nie uwzględnia historycznego doświadczenia. A już w szczególności nie uwzględnia historycznego doświadczenia tych społeczeństw,
tych narodów, którym udało się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, czy nawet ostatniego wieku, dogonić tych najbardziej rozwiniętych. Bo na świecie są takie kraje, które kiedyś były zacofane, biedne, nawet bardzo biedne, dużo biedniejsze niż Polska kilkadziesiąt lat temu, a dzisiaj są w czołówce, choćby Korea Południowa. I we wszystkich tych państwach, i to powtarzam niezależnie od tego, czy to jest Azja, czy to jest niedaleko od Polski, Finlandia, bo też była krajem biednym, a dzisiaj jest bogatym. Otóż, proszę Państwa, we wszystkich tych krajach ogromną rolę odegrało państwo. Odegrało planowanie, odegrała strategia, odegrało takie patrzenie do przodu na dziesięciolecie. Bez tego, proszę Państwa, a powtarzam, naprawdę lepiej odwoływać się do doświadczenia niż do jakichkolwiek teorii, a już w szczególności tych, powiedzmy sobie, tak bardzo sprymityzowanych jak polski liberalizm. Otóż z tych doświadczeń wynika to zupełnie jednoznacznie. Nie ma takiego przykładu. Wszystko jedno, czy to będzie Austria, czy to będzie Singapur. Bo Austria też kiedyś jak na zachód była dosyć biednym krajem, w każdym razie dużo biedniejszym niż Szwajcaria, była ogromna różnica. Dzisiaj Austria była przed wojną biedniejsza niż Czechy, no dzisiaj jest bogatsza niż Szwajcaria. Ale we wszystkich tych krajach była bardzo zaplanowana, bardzo taka, powiedzmy sobie, właśnie dalekosiężna polityka państwa. I duży udział państwa w tych wszystkich przedsięwzięciach. Więc to jest po prostu ten zasadniczy błąd. Zasadniczy błąd, który, jeśli go nie naprawimy, jeżeli nie odrzucimy tej koncepcji, to naprawdę nie możemy liczyć na to, żebyśmy tą drogę, którą powinniśmy przebyć, która, można powiedzieć, nam się należy, to znaczy drogę do osiągnięcia poziomu państw, które leżą na zachód od naszych granic, przebyli. I to jest kwestia pierwsza, ale jest także kwestia druga, związana z tą samą ideą. Otóż ta idea, zakładając, że wszystkie problemy w gruncie rzeczy są rozwiązane niejako automatycznie przez mechanizmy rynkowe, ta idea jednocześnie ma specyficzny stosunek do człowieka i specyficzny stosunek do społeczeństwa. To znaczy, to jest taki stosunek, który można określić znów w pewnym uproszczeniu jako bardzo bezwzględny. No jest walka między ludźmi, nawet jeżeli to nie jest taka skrajna idea, która się nazywa darwinizmem społecznym, nawet w tych łagodniejszych wydaniach, jest walka, konkurencja między ludźmi, ona określa ich pozycję i wszelka ingerencja w to jest całkowicie nieuzasadniona, więc jeżeli ktoś jest biedny, to jest widocznie temu winien, jeżeli ktoś jest bogaty, to widocznie ma odpowiednie zasługi, odpowiednie kwalifikacje. No oczywiście jest tutaj ta korekta związana z dziedziczeniem, no ale to jest jakby przyjmowane do wiadomości, że tak to po prostu w życiu społecznym jest. Otóż, Szanowni Państwo, znów, kiedy spojrzeć na doświadczenia tak, do których powinniśmy się przede wszystkim odwoływać, a więc na doświadczenia tych, którzy doganiali, no to nic z tych rzeczy. Wcale ta polityka społeczna tak nie wyglądała. Ona była realizowana na różne sposoby. Ona była czasem realizowana na poziomie państwa jako całości, jak na przykład w Austrii, w Finlandii. Ona bywała realizowana inaczej, na poziomie przedsiębiorstwa, jak na przykład w Korei czy w Japonii, która też przez kiedyś doganiała. To było dawniej niż w wypadku Korei, znacznie dawniej, ale kiedy przecież też ten proces tam zachodził. Ale wszędzie mieliśmy do czynienia z bardzo wysokim stopniem spójności społecznej, czyli solidarności społecznej. To znaczy bardzo daleko idącą empatią wobec tych, którym jest gorzej. Gotowością do pomocy tym, których jest gorzej. Czyli krótko mówiąc, zwyciężała w tym wyścigu wspólnota. Taka organizacja życia społecznego, która tworzy wspólnotę. Jeśli dzisiaj zapytamy, no co z tego wynika, że wszyscy jesteśmy Polakami, to oczywiście no, mamy wspólny język, wspólną kulturę, wspólne terytorium, jakieś tam instytucje zabezpieczenia społecznego, ale uczciwie mówiąc, to jest bardzo słabe. Ja nie wiem, jaki jest dochód na głowę tutaj akurat w tym powiecie, ale niedawno byłem w Sokowie Podlaskim, to jest niedaleko Warszawy, zupełnie niedaleko Warszawy i tam dochód na głowę jest 5,5 razy mniejszy niż w Warszawie. I wobec tego staje takie pytanie, czy polityka państwa powinna dążyć do tego, żeby te różnice wyrównywać, czy nie wyrównywać. I tutaj Platforma Obywatelska mówi nie wyrównywać, wręcz przeciwnie, dawać środki europejskie tam, gdzie jest w tej chwili najbardziej bogato, bo tam one są najbardziej efektywnie wykorzystywane, czy też, tak jak my mówimy i robiliśmy, kiedy byliśmy przy władzy, odwrotnie. Czyli krótko mówiąc,
mamy tutaj do czynienia z takim bardzo poważnym pytaniem społecznym, bo ono dotyczy nie tylko różnic regionalnych, które są w Polsce, ale także dotyczy różnic między grupami społecznymi. W Polsce te różnice, te napięcia są w tej chwili naprawdę bardzo poważne. Co więcej, od jakiegoś czasu, od 2-3 lat zwiększa się ilość ludzi, którzy żyją w nędzy, ale nędzy, która jest rozumiana w sposób nie taki, że chodzi o minimum socjalne, tylko chodzi o tak zwane minimum biologiczne. Czyli to są ludzie, którzy mają dochody poniżej minimum biologicznego. Takich ludzi jest w Polsce dzisiaj znów coraz więcej. Przez lata ta liczba malała, a dzisiaj znów się zwiększa. I szanowni państwo, no to jest polityka, która nawet gdyby była dobrze realizowana, bo jest przy tym rzeczywiście niezdarnie realizowana wśród ogromnej korupcji i tak dalej, nawet gdyby była dobrze realizowana, to ona nie może przynieść nam tego, czego potrzebujemy. Bo Polska potrzebuje szybkiego rozwoju. A dlaczego potrzebuje szybkiego rozwoju? No dlatego, że musimy doganiać, ale także dlatego, że potrzebujemy pracy. W Polsce brak paru milionów miejsc pracy, bo potrzebujemy mieszkań, bo w Polsce jest ogromny brak mieszkań, bo potrzebujemy rodzin i dzieci, a jak nie będzie pracy, nie będzie mieszkań, to nie będzie rodzin i dzieci. A potrzebujemy rodzin i dzieci po to, żeby trwać jako naród. Jeżeli zapytać, ile ma być Francuzów za 30 lat, to ma być dużo więcej niż dziś. Jeżeli zapytać, ile ma być Anglików, to dużo więcej niż dziś. A ilu Polaków? Dużo mniej niż dziś. Krótko mówiąc, mamy tu naprawdę piekielnie ciężki kryzys. I w ramach tej polityki, która jest teraz, która można powiedzieć się już kompletnie skompromitowała, nie jesteśmy w stanie żadnej sprawy rozwiązać. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie rozwiązać sprawy naszego statusu jako narodu w relacjach z innymi narodami poprzez politykę kłaniania się wszystkim, bicia się w piersi, wstydzenia się i tak dalej, i tak dalej. A taka polityka jest prowadzona. I ona nie dała nam dokładnie nic, ona dała kilka orderów Tuskowi. Tylko ordery dla Tuska to z punktu widzenia polskiego interesu narodowego jest sprawa kompletnie nieważna. Natomiast to, że nam na przykład blokują port, budują rurociąg północny, czy budują centrum wypędzonych w Niemczech, co w istocie przecież oznacza kwestionowanie naszej granicy zachodniej, no to jest z naszego punktu widzenia bardzo ważne. Ale to, że nie tylko Niemcy, które są potężnym państwem, się z nami kompletnie nie liczą. Nie liczą się z nami Litwini, którzy nie mają więcej niż 3 miliony ludności w tej chwili. Łamią kompletnie prawa odnoszące się do Polaków. Litwini w Polsce mają prawa, a Polacy na Litwie nie mają praw. Nie liczą się z nami Czesi, na Śląsku Cieszyńskim jest dokładnie to samo. Krótko mówiąc, proszę państwa, to jest polityka pochyłej wierzby, na którą każdy włazi, a każdy włazi, to znaczy zaczynają na Polaków, zresztą to już trwa dłuższego czasu, zwalać winę za Holokaust, przynajmniej współwinę. Niemcy, prawda, zrzucają z siebie współwinę za Holokaust, za najróżniejsze rzeczy. Polacy dostają najmniejsze w tej chwili stawki w Londynie ze wszystkich narodów. Polak zatrudniony w Londynie za godzinę ma najniższą stawkę ze wszystkich narodów. A dlaczego? No bo dajemy się tak traktować. I to jest z jednej strony sprawa niestety pewnych postaw indywidualnych, takiego kompleksu, który jest w wielu Polakach, ale polska polityka oświatowa, kulturalna, polityka tak zwanych elit nie tylko tego kompleksu nie likwiduje, ale wręcz go umacnia. Nieustannie nam się wmawia, że jesteśmy gorsi. To wszystko, co jest naszym atutem, czym się możemy pochwalić, jest jakby niwelowane, spychane na bok, a podkreślane jest to, co było w naszej historii złe, przy czym podkreślane jest to, co rzeczywiście było, bo oczywiście nie mieliśmy idealnej historii, żaden naród nie miał idealnej historii, ale także i często to, czego nie było, to zostaje po prostu wymyślone. No krótko mówiąc, szanowni państwo, nie ma takiej dziedziny, bo mógłbym tutaj mówić długo, w której w tej chwili polityka tego rządu, polityka tej formacji rządzącej, ten pomysł na Polskę nie ponosi kompletnej klęski. I dlatego musimy to zmienić. Musimy to zmienić, musimy się zmobilizować, mówię o wyborach, musimy zabezpieczyć, żeby te wybory przebiegły w sposób uczciwy, bo są co do tego wątpliwości. I można przy pomocy różnego rodzaju dowodów pokazywać, że w trakcie różnych wyborów, w szczególności samorządowych, nie były one przeprowadzone w sposób uczciwy. No ale musimy przede wszystkim we własnej świadomości wiedzieć, między czym a czym wybieramy. Nie możemy się dać manipulować, oszukiwać. Jeżeli jesteśmy, mówię tutaj o polskich obywatelach,
jesteśmy na przykład przekonywani przez propagandę, że lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to były jakieś straszne lata i niektórzy już płaczą, że teraz wchodzi w życie pokolenie, które już nie pamięta tych strasznych czasów lat, to trzeba zadać pytanie, a co się wtedy takiego strasznego działo? Rozwój gospodarczy bardzo dobry. Sytuacja w finansach publicznych bardzo się, radykalnie się poprawiła. Sytuacja społeczna się zdecydowanie poprawiła. Rolnictwo dostawało na swoje potrzeby dużo, dużo większą część PKB, dochodu narodowego, niż dzisiaj, prawie dwa razy więcej. Głodne dzieci dostały, to około miliarda złotych rocznie kosztowały, dostały obiady i śniadania, zaczęto je karmić. Pamiętam, jaki byłem dumny, kiedy już nie byłem premierem i pojechałem na swoje pierwsze spotkanie, to sobie parę dni po tym, jak przestałem być premierem, na spotkanie gdzieś na Pomorze, środkowe Pomorze, tam jest bardzo dużo terenów popegeerowskich i tam mi dziękowano za to, że dzieci w końcu mają co jeść. I tego rodzaju przykładów jest mnóstwo i liczono się, płakano na nas, dogryzano nam, ale liczono się z nami w polityce międzynarodowej. Jakżeśmy byli w konflikcie z Rosjanami o mięsa, w istocie to nie był konflikt o mięso, tylko o status Polski, to pani Merkel musiała jeździć do Samary na spotkanie z Putinem i nas tam bronić, bo potrafiliśmy to wymusić. Krótko mówiąc, co się złego działo? No, rzeczywiście była jedna grupa zagrożona, to byli złodzieje i aferzyści. Oni mieli powód do lęku i strachu. Tylko czy to źle? Czy aferzyści powinni się czuć pewnie? No dzisiaj czują się pewnie i w związku z tym kilometr autostrady w Polsce kosztuje tyle, co w kraju, gdzie są Alpy. Tylko że w Polsce Alp nie ma. Krótko mówiąc, proszę Państwa, nie możemy się dać manipulować, nie możemy się dać oszukiwać, bo ten sposób oszukiwania, o którym w tym momencie mówię, no jest powszechny i nawet teraz się próbuje do niego wracać. Jeszcze do niedawna to była codzienność, teraz troszkę tego jest mniej, ale ciągle się mówi, no straszne rządy PiS-u, tylko nigdy się nie mówi, co mianowicie strasznego w trakcie tych rządów się działo, bo powtarzam, w ciągu okresu od 89 roku, jeżeli chodzi o te wyniki, które można podać w liczbach, to lepszego okresu nie było. To był najlepszy okres w ciągu tego całego czasu. Wszystkie właściwie wyniki ekonomiczne, społeczne bardzo się poprawiały, jeszcze do tego rok 2006 był najspokojniejszym rokiem w sensie społecznym od 89. Było najmniej strajków, najmniej demonstracji, najmniej jakichś gwałtownych wydarzeń społecznych. A mimo wszystko miliony Polaków uwierzyło w to, że było strasznie. Czyli krótko mówiąc, no uwierzyło w kompletną bajkę, uwierzyło w to, że białe jest czarne. I tego się też musimy wystrzegać. Musimy przekonywać innych do tego, żeby się tego wystrzegali, żeby nie przyjmowali, że jak ktoś mówią w telewizji, to jest prawda. Bo telewizja no, też jest przecież powiązana, realizuje różne interesy. Chodzi o to, żeby obywatele także rozumieli, że to nie jest tak, że politycy, a w niemałej mierze także i dziennikarze, chociaż tu to jest już zupełnie naganne, działają samodzielnie. Oni realizują interesy różnych grup. W każdym społeczeństwie są grupy bardzo silne, szczególnie te, które mają bardzo dużo pieniędzy i są w stanie wpływać na różne instytucje społeczne. Tylko że w Polsce poziom powiązania tych, którzy rządzą z tymi grupami, no jest zdecydowanie zbyt daleko idący, a poza tym te grupy są bardzo jednolite. Nie ma między nimi konkurencji. Bo gdyby ktoś mnie zapytał o Stany Zjednoczone, to bym musiał odpowiedzieć, że tam też takie grupy są, tylko że tamte grupy są różne, one są skłócone. Jedni popierają jednych, drudzy popierają drugich, w związku z tym jest pewna równowaga. W Polsce tej równowagi nie ma. I ta władza, która jest w tej chwili, jest właśnie niesłychanie mocno z tymi grupami związana. Mogę Państwu podać taki prosty przykład, ale dotyczący bardzo ważnej sprawy. Przecież każdy przy zdrowych zmysłach człowiek musi wiedzieć, że w Polsce trzeba budować więcej mieszkań. No, Zagierka budowano 300 tysięcy rocznie, a w tej chwili 150 tysięcy. Brakuje w Polsce parę milionów mieszkań. To jest jedna z głównych przeszkód, jeżeli chodzi o zakładanie rodzin i co za tym idzie, jeżeli chodzi o przychodzenie na świat dzieci itd. I są programy budowy mieszkań, ja widzę, że strzelam tutaj przy pomocy tych mikrofonów, że są programy, a szczególnie jeden program przez nasz rząd przygotowany, tak zwany program Barszcza, budowania dużej ilości mieszkań dla ludzi słabiej zarabiających. Takich mieszkań, które będzie można dostać, one będą na przyzwoitym, chociaż nie jakimś luksusowym poziomie i które będzie później można w ciągu, no
długiego czasu, kilkudziesięciu lat spłacić. Początkowo one będą na wynajem, a z czasem będą na własne. Krótko mówiąc, jest program, który by mógł w tej sytuacji, w której jesteśmy, no bardzo poprawić stan pod tym względem naszych spraw. No ale ten program nie tylko nie został podjęty przez rząd Tuska, ale Tusk już w pierwszym przemówieniu ten program odrzucił. Odrzucił kłamiąc, mówiąc, że nie, państwo nie będzie budowało mieszkań. Oczywiście to nie był pomysł na to, żeby państwo budowało mieszkania. To był zupełnie inny pomysł. Ale wiadomo, o co chodziło. Grupy deweloperskie są bardzo potężne. One mają miliardy złotych. Wśród deweloperów są miliarderzy. I to jest rzeczywiście grupa, z którą oni się niesłychanie liczą. No i różnica między nami a nimi to jest między innymi taka, że oni się liczą i muszą się liczyć, bo widocznie mają jakieś związki, a my nie musimy. My możemy taki program realizować po prostu dlatego, że on jest potrzebny społeczeństwu, on zresztą daje także nowe miejsca pracy, a nie musimy się martwić tym, że deweloperzy z tego powodu będą nas atakowali. I to też jest różnica, którą przecięty Polak powinien znać, powinien o niej wiedzieć, bo ona jest z punktu widzenia no, decyzji, racjonalnej decyzji wyborczej, niesłychanie wręcz ważna. Teraz nie będzie strzelał, tak? Chwała Bogu, dzięki. Chociaż z drugiej strony mógłbym uważać, że mówię z taką siłą, że strzelam. Dziękuję. Krótko mówiąc, chcielibyśmy, i to jest jeden z powodów, dla których jeździmy po kraju, to odwiedzamy wszystkie powiaty, żeby Polacy tym razem tą decyzję o tym, kto ma w Polsce rządzić, podejmowali w sposób świadomy, zdając sobie sprawę między czym a czym wybierają. Bo jedną z taktyk naszych przeciwników to jest wmawianie ludziom, poza tym strasznym pisem, że tak naprawdę to między nami a nimi nie ma większych różnic, że się nic nie zmieni. Otóż proszę Państwa, to jest absolutne ugarstwo, jest fundamentalna różnica. Ogromna różnica właściwie w każdej dziedzinie, począwszy od polityki gospodarczej, skończywszy na polityce kulturalnej. W każdej dziedzinie my proponujemy coś zupełnie odmiennego. Tak samo w polityce oświatowej, jeżeli chodzi o to demoralizowanie młodzieży, no, te wszystkie zupełnie szaleńcze pomysły, żeby tworzyć jakieś związki partnerskie, jakieś przywileje dla homoseksualistów i tak dalej. Całkowicie odmienny punkt widzenia. Całkowicie inaczej. No i trzeba po prostu wybrać. Trzeba po prostu, proszę Państwa, wybrać. My liczymy, że tym razem społeczeństwo wybierze nas, wybierze budowę Polski, która będzie oparta mocno o tradycję, ale oczywiście tolerancyjna, bo żadne państwo w Europie nie ma takiej dobrej tradycji wolności i tolerancji jak Polska, takiej prawdziwej tolerancji. I jednocześnie, proszę Państwa, to będzie państwo, które będzie się szybko rozwijało. Przepaść, różnica między tymi, którzy na zachód od naszych granic, no znów odwołajmy się tu do Niemiec, a nami będzie się zmniejszała, aż pewnego dnia przestanie istnieć. Kiedyś dziennikarze niemieccy, z którymi rozmawiałem z ważnego tygodnika, Der Stern, powiedzieli mi, no, że no, my Polacy i Niemcy na różnym poziomie, to może za parę lat. Nie, proszę Państwa. W 60 roku Korea Południowa była dużo biedniejsza niż tamtej ówczesna Polska. Nie ta dzisiejsza, tylko ta sprzed 50 paru lat. Tu na sali jest trochę ludzi dojrzałych, którzy pamiętają tamtą Polskę. Pamiętają te wozy konne, to, że w wielu miejscach nie było jeszcze elektryczności, że była bida z nędzą prawdziwa. To tamta Polska była bogatsza, dużo bogatsza niż ówczesna Korea. Dzisiaj Korea jest bardzo bogatym krajem, ze wspaniałą technologią, krajem, który w gruncie rzeczy, gdyby nie pewne ograniczenia polityczne, mógłby się w krótkim czasie stać mocarstwem pod każdym względem. I pod wieloma względami w istocie już jest mocarstwem. Można coś takiego zrobić. Można nadrobić różnicę. Musi być tylko dobra władza, planowanie, kierowanie się interesem całości, a nie części, a już na pewno nie różnego rodzaju małych grup. No i trzeba odrzucić ideologię liberalną, która dzisiaj, to już mogę powiedzieć, w czasie przeszłym, była modna i była niesłuszna, a dzisiaj jest i niesłuszna, i niemodna, ale w Polsce jeszcze ciągle do góry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu prezesowi. I teraz, proszę państwa, spłynęły pytania, ale bardzo proszę rozdać jeszcze pytania przez organizatorów, długopisy, i będziemy tutaj odczytywać te, które będą spływać. Już pierwsze spłynęły. Ja tu odczytam, panie prezesie. Jednym z elementów, który stanowi byt państwa, jest sprężna gospodarka. Gospodarkę można napędzać przez produkcję, usługi i handel. W ten sposób dajemy produkt PKB. Dzisiaj ludzie, którzy pracują w tych dziedzinach i tym samym dają byt Polski i żyją za najniższą płacę 1 180 zł. Pracując w niedzielę i święta, a przecież to ta grupa społeczna potrzebuje najwięcej i tym samym może napędzać kraj gospodarczo. Jak Prawo i Sprawiedliwość chce tą rzeczywistość zmienić i dać mandat zaufania Polakom stanowiącym o Polsce? No proszę państwa, no ja rozumiem, że tutaj chodzi o płacę minimalną netto, bo to co tutaj zostało wymienione, to jest mniej więcej płaca minimalna, oczywiście nie milion, tylko 1000, no bo jakbyśmy zarabiali po milionie, to... To ja bym się zgodził nawet, żeby to było rocznie, żeby... Otóż, proszę państwa, to jest tak, że płaca minimalna, i to mówię jasno, powinna być podniesiona. Bo dzisiaj mamy do czynienia w gospodarce z problemem takim. Jest kryzys i droga do jego rozwiązania jest przez podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i sprawności, a nie poprzez dalszą eksploatację pracownika. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Eksploatacja pracowników w Polsce to jest już rzecz, której możliwości ekonomiczne zostały wyczerpane, a zawsze przy tym była bardzo niesprawiedliwa. Ale nawet abstrahując od sprawy sprawiedliwości, to już dzisiaj jest także ekonomicznie skrajnie wręcz szkodliwe. Więc oczywiście trzeba podnieść tą pensję, chociaż żeby było jasne, no nie jest tak, żeby wszędzie ludzie zarabiali tylko tą płacę, chociaż jest prawdą, że w bardzo wielu miejscach tak zarabiają. W hipermarketach, w wielu zakładach przemysłowych, w szczególności obcego kapitału, właśnie tego rodzaju pensje są takimi pensjami najczęściej występującymi, albo bardzo niewiele wyższe. I z tym rzeczywiście trzeba skończyć. Kapitał zagraniczny wyprowadza z Polski rocznie między 75 a 100 miliardów złotych i to nie płaci od tego podatków. Nie widzę żadnego powodu, żeby tak miało być dalej. My z tego nie mamy żadnych korzyści. Czyli krótko mówiąc, tu jeżeli o to chodziło i że ja dobrze zrozumiałem pytanie, to moja odpowiedź jest taka. Tak, podniesiemy płacę minimalną. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie. Obecne złe rządy najbardziej odczuwają mieszkańcy małych miast. Na co liczyć mogą mieszkańcy tych miast, jeśli Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę? Chodzi tu o wysokie podatki, bezrobocie, nepotyzm, marnotrawstwo, znaczne zadłużenie samorządów, wyższe ceny wody i kanalizacji, aniżeli w Warszawie. Proszę państwa, co to wszystko tak naprawdę oznacza? No ta władza w ramach tej polityki, o której tu bardzo ogólnie mówiłem, ma taką tendencję, jeżeli brakuje środków, a ciągle jej brakuje środków, to ona sięga do biedniejszych regionów i biedniejszych grup społecznych albo biedniejszych sfer. I jedną z metod jest eksploatacja tego, co się nazywa potocznie polską prowincją. Krótko mówiąc, w wielkiej mierze to dotyczy właśnie mniejszych miast. Zwija się urzędy, zwija się szkoły, czyli jest mniej pracy, likwiduje się połączenia komunikacyjne, likwiduje się połączenia kolejowe, autobusowe, etc., etc. Plus obciąża się samorządy coraz to nowymi zadaniami, nie dając na to żadnych pieniędzy. Czyli krótko mówiąc, samorządy albo muszą zbankrutować, albo muszą podwyższać różnego rodzaju ceny, stąd te ceny często wyższe niż w Warszawie. To wszystko prawda i my tą politykę oczywiście radykalnie zmienimy, bo jeszcze raz powtarzam, no, my jesteśmy za polityką wspólnoty, a wspólnota oznacza, że jeżeli w Warszawie jest 2,2 przeciętnej Unii Europejskiej, czyli to dużo więcej niż Niemcy, dużo, dużo więcej niż Niemcy mają na głowę, a tu pewnie jest jakieś 40% albo 45%, czyli 5 razy mniej, nie, pewnie się nie mylę co do tego, mniej więcej, a są takie tereny w Polsce, na przykład w okolicach Hełku, gdzie jest 10 razy mniej niż w Warszawie,
to proszę Państwa, no, my będziemy dążyli do tego, żeby te różnice niwelować. My będziemy wykorzystywali te środki europejskie, ale także nasze środki, których przecież jest tak naprawdę więcej niż środków europejskich. Chociaż wielu Polaków o tym nie wie, jakby uważa, że jak gdzieś chodnik naprawiają, to na pewno już są środki europejskie, ale to nie jest prawda. Proszę Państwa, otóż my będziemy starali się prowadzić taką politykę i będziemy prowadzić taką politykę, bo taką politykę prowadziliśmy i to były bardzo konkretne decyzje. Byliśmy zresztą często za to atakowani w różnych miejscach, żeby te różnice się zmniejszały. Za mną w Łodzi chodziła duża grupa działaczy, młodych działaczy Platformy Obywatelskiej, wrzeszczała: oddaj miliard złotych, bo o tyle dostało województwo łódzkie mniej, dlatego, bo więcej dostało województwo podkarpackie, lubelskie i podlaskie. No, tak to, proszę Państwa, wyglądało. My pod tym względem jesteśmy całkowicie zdecydowani. Uważam, że jest jeden naród polski, większość Polaków mieszka na wsi i w małych miastach. Jeżeli to podsumować, to jest przeszło 50% Polaków i te 50% Polaków musi być odpowiednio docenione w ramach polityki ekonomicznej. Ja nie obiecuję cudu, że my o tak natychmiast poprawimy wszystko, bo po prostu do kryzysu bardzo ciężkiego doprowadzono, ale kierunek polityki będzie taki, a jeżeli będą potrzebne dodatkowe pieniądze, na pewno będą potrzebne, no to droga taka jak Orbana na Węgrzech. Opodatkowanie wielkich sieci, banków, tych wszystkich, którzy wyprowadzają z Polski wielkie pieniądze bez podatku. No i oczywiście koniec z tym niepłaceniem podatków na zasadzie kumoterstwa, na zasadzie, że jednego przedsiębiorcę się niszczy podatkami, po prostu rujnuje, a drugi nie płaci w ogóle, bo jest w dobrych układach. Bo tak to w Polsce wygląda, proszę Państwa. Jeszcze do tego sprzyja temu kształt prawa podatkowego, bo te ustawy są już tak stare, tak zużyte, że w istocie decyzje zapadają całkowicie arbitralnie. Czy myśmy w tej sprawie coś zrobili? Tak, złożyliśmy projekty nowych ustaw podatkowych, tylko że one zostały oczywiście odrzucone, ale my natychmiast po dojściu do władzy te nowe ustawy wprowadzimy i zresztą wprowadzimy też już gotową całkowicie reformę urzędów skarbowych i urzędów celnych. Także wszystko to zostanie zmienione. Ten cały chory system, który w tej chwili istnieje, zostanie zmieniony. Dziękuję. Obecnie, trzecie pytanie. Obecne zmiany organizacyjne państwa przeczą potrzebom na przykład likwidowania urzędów pocztowych na wsiach, szkół, posterunków policji. Skutkiem tego jest utrata miejsc pracy oraz utrudnienia dla ludności. Jakie są szanse do powrotu do normalności w przyszłości, panie premierze? Proszę Państwa, ja panu powiem tak. Polska 10 lat temu była jednak wyraźnie biedniejsza niż dzisiaj. Jakoś było stać na te posterunki policji, na te poczty i tak dalej. Teraz jest bogatsza i nie stać. No dlaczego? Dlatego, że ten system staje się coraz droższy. A dlaczego jest coraz droższy? Bo jest niebywale marnotrawny, niebywale skorumpowany. No my będziemy z tym walczyć. To mówię jasno, zapowiadam to jasno, że będziemy to konsekwentnie robić. Dzisiaj ta władza, skądinąd podobnie, chociaż w dużo wyższym stopniu niż kiedyś władza SLD i różnych innych partii, z wyjątkiem naszej, to podkreślę, nałożyła Polakom na plecy ogromny worek kamieni. Jeżeli rozwój gospodarczy porównać do wchodzenia człowieka na górę z jakimś ciężarem, bo to jest dobre porównanie, rozwój gospodarczy to jest zawsze duży wysiłek, to nam dołożono jeszcze dodatkowy worek kamieni. Trzeba ten worek kamieni zrzucić, proszę Państwa. To jest w tej chwili podstawowa sprawa. I wtedy będzie nas stać i na posterunki policji, bo rzeczywiście już zlikwidowano, dobrze przeszło setka, mają być jeszcze 200 zlikwidowane na 800 w całym kraju. Można utrzymać pocztę, skądinąd w tej chwili się wszystko robi, żeby pocztę przejęli Niemcy. My ją obronimy. Krótko mówiąc, proszę Państwa, będziemy robić tak, żeby powróciła normalność. To jest bardzo dobry element tego pytania. Po prostu normalność. Jeżeli kraj się bogaci, to nie powinno być tam mniej, tylko więcej. A u nas się bogaci, tylko jest więcej, tylko jest mniej. Tak być nie może. Dziękuję bardzo. Czwarte pytanie. Czy partia Prawo i Sprawiedliwość poparłaby kandydaturę członka partii w wieku 30 lat na burmistrza w wyborach samorządowych? Jak Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar przekonać młodych do głosowania na PiS w wyborach parlamentarnych? Proszę Państwa, jak tak sobie w tej chwili w pamięci przeglądam, czy my gdzieś nie mamy? Mamy. Popieraliśmy na burmistrza i nawet młodszych niż 30 lat. I nawet z sukcesem wygrywali. Oczywiście, no ja nie ukrywam, polityka to jest sfera doświadczenia.
I to władza dla ludzi bardzo młodych jest ryzykowna. No ale przecież mnie się zdarzyło, chociaż niektórzy mnie za to krytykują, ja sam nie wiem, czy miałem rację, może nie miałem, ale ja pobiłem rekord, jeżeli chodzi o mianowanie wiceministrów. 25-latka zrobiłem wiceministrem. Fantastycznie zdolnego rzeczywiście chłopaka. Niebywalnie zdolnego, no ale miał zaledwie 25 lat. No. Czy miałem rację, to do dziś dnia się zastanawiam. Ale my na pewno nie jesteśmy zamknięci na młodych. To jest kompletne nieporozumienie, to jest zupełne nieporozumienie. Jesteśmy otwarci, ale oczywiście no, przyjmujemy takie standardy, które funkcjonują normalnie w świecie. No, przeciętnie rzecz biorąc, władza jest w ręku ludzi w średnim wieku i starszych. No, tak to wygląda po prostu dokładnie wszędzie. Ale mogą być wyjątki, mogą ludzie bardzo młodzi, jeżeli są bardzo zdolni, robić szybkie kariery. Są na przykład tutaj niedaleko stąd naszym kandydatem na prezydenta, już nie burmistrza, prezydenta miasta, no przynajmniej jeżeli wszystko będzie szło tak jak dotąd, będzie człowiek właśnie około 30, bo już się do tego przygotowuje. Dziękuję. Następne pytanie, panie premierze. PKW była na szkoleniu w Rosji i pracują na serwerach rosyjskich. Wobec tego, czy nie obawia się pan sfałszowania wyborów? Obawiam się, proszę państwa, i potrzebny jest wielki ruch społeczny, żeby upilnować wybory. Wielki ruch społeczny, bo partia sama jest za mała na to, żeby upilnować. Musi być dziesiątki tysięcy ludzi, którzy będą pilnowali wyborów. I w środku, jako mężowie zaufania i członkowie komisji, i można powiedzieć na zewnątrz, trzeba będzie fotografować wszystkie wyniki, bo się wywiesza wyniki, później sami podsumowywać, podliczać, czyli jak to się mówi, agregować wyniki wyborów. Musimy to mieć wszystko przygotowane, bo tu się różne rzeczy mogą dziać. Myśmy zgłosili 10 poprawek jeszcze przed poprzednimi wyborami, które miały zmniejszyć niebezpieczeństwo fałszowania wyborów i wszystkie zostały odrzucone. No, dla każdego rozsądnie myślącego człowieka to jest jednak jakaś przesłanka do podejrzenia. Poza tym w polskich wyborach, mówię o samorządowych w tym wypadku, są bite rekordy, jeżeli chodzi o ilość głosów nieważnych w wyborach. I to niekiedy te rekordy są bite tak, że dokładnie granice województwa wyznaczają granice tego rekordu. No, w województwie mazowieckim, czyli no, nie chodzi o to województwo, no, ilość głosów nieważnych bywa, że przekraczała 20%. To jest zupełnie niespotykane na świecie. Ale jak tylko przekroczyć granice tego województwa, to od razu gwałtownie spadała. Dwie gminy są obok siebie, ludzie się znają, często są rodzinami i tak dalej, a w jednej jest 20, a w drugiej 5. Więc to jest naprawdę wszystko bardzo podejrzane i to trzeba się tym poważnie zająć, tylko nie ma w tej chwili możliwości merytorycznej rozmowy z Platformą Obywatelską na takie tematy, bo oni z góry wszystko odrzucają, że to jest pisowska propaganda i tak dalej. No ale to tylko wskazuje na złą wolę i skłania do podejrzeń, więc na pewno będziemy o to bardzo dbać. Następne pytanie, panie premierze. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda dochodzenie w sprawie katastrofy smoleńskiej? A żebym ja to wiedział. Proszę państwa, naprawdę chyba nie ma człowieka równie zainteresowanego tą sprawą jak ja, ale tak naprawdę nie wiem. Wiem tylko, że w tym dochodzeniu, a w końcu jestem prawnikiem, no zdarzyło się tyle rzeczy, które nie miało prawa się zdarzyć, że to po prostu na wolę i skórze nie spisać. No i tyle. Myśmy przyjęli takie założenie, proszę państwa. Ja jako szef partii zajmuję się tym, czym normalnie szef partii się zajmuje. Gospodarką, polityką w różnych dziedzinach, w różnych wymiarach, polityką zagraniczną i tak dalej. Natomiast jest zespół Antoniego Macierewicza, on się zajmuje sprawą katastrofy i to naprawdę uzyskał tu bardzo wiele sukcesów. Organizujemy, czy współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości. Ja co miesiąc, poza tą naszą uroczystością o 8 rano, jest zawsze msza naszego klubu parlamentarnego w Warszawie i później pod pałacem jest krótka uroczystość, a później idziemy na Powązki i tam na grobach składamy kwiaty, a później na symboliczny grób mojego brata i bratowej, bo jest taki na grobie rodzinnym, jest grób symboliczny. I tam też składamy kwiaty, a wieczorem jest msza, zwykle jest, znaczy zawsze jest wiele tysięcy ludzi w katedrze i ja w tej mszy zawsze uczestniczę i później wieczorem wygłaszam pod pałacem przemówienie.
Natomiast jeżeli chodzi o te inne sprawy, no to tym kieruje bardzo dobrze, bardzo efektywnie Antoni Macierewicz. Tak żeśmy te sprawy ustalili i sądzę, że to jest dobry podział. I w jedno tylko Państwo nie wierzcie, bo już to często czytam w prasie. Kaczyński przestał mówić o Smoleńsku. Ja przez cały czas, w ciągu tych już przeszło 3 lat, na mniej więcej tym samym poziomie mówię o Smoleńsku, a cała reszta to jest propaganda. Cała reszta to jest po prostu próba zrobienia z nas partii smoleńskiej, tak jak kiedyś jeszcze za Porozumienia Centrum próbowano z nas zrobić sprawę tylko dekomunizacji, tylko lustracji, albo spraw partii, która tylko Wachowskim się zajmuje. No to były takie chwyty. No. Niestety wielu ludzi to przyjmowało do wiadomości. Jest to wszystko racjonalnie zorganizowane i jeśli dojdziemy do władzy, to dojdziemy też do prawdy. Możecie Państwo być tego pewni. Taka zapowiedź, która na pewno jest związana ze zmianami w sytuacji międzynarodowej, a nie z miłością do Polski, no ale ważna zapowiedź ambasadora amerykańskiego w Polsce, że w razie zwrócenia się rządu odpowiednie informacje zostaną przekazane. To też jest pocieszające. Z tym, żeby było jasne, nam nie chodzi o żadną komisję międzynarodową. Ja wiem, że to jest wśród ludzi interesujących się Smoleńskiem bardzo modne. Ale Polacy powinni umieć własne sprawy samemu załatwiać. Komisje międzynarodowe mogą się różnymi kryteriami kierować. My chcemy po prostu znać prawdę, mamy prawo do tej prawdy. To jest prawa naszej godności narodowej, a także naszej pozycji międzynarodowej. I my na pewno to załatwimy. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Czy będzie jakaś zmiana ze skróceniem wieku emerytalnego? Będzie. Przyrzekaliśmy to wielokrotnie i na pewno tego dotrzymamy. Zaraz po dojściu do władzy złożymy projekt ustawy przywracającej 60-65 lat. 67 zostanie tylko w tym sensie, że będzie można, podkreślam, nie będzie takiego obowiązku, ale będzie można do takiego wieku pracować. Natomiast prawa dla kobiet 60 lat, do mężczyzn 65. Następne. Jaka jest recepta według PiS-u na zmniejszenie bezrobocia? Proszę Państwa, recept jest wiele i dopiero to jest taka choroba, że trzeba zastosować wiele lekarstw. Lekarstwo pierwsze, no to projekt, który już został w Sejmie odrzucony, bo wszystko, co my składamy, jest odrzucane. To jest taki projekt, który ma stworzyć według naszych ocen 1 200 000, ale być może, że trochę mniej, miejsc pracy w małych miastach i na wsiach. To jest projekt zakładający różnego rodzaju dopłaty, zwolnienia podatkowe, zachęty do tworzenia przedsiębiorstw, no krótko mówiąc, żeby taki ruch, że tak powiem, wywołać. Jest drugi projekt związany z tym, co zapowiedział Tusk, chodzi o 40 miliardów złotych na przedsiębiorstwo i inwestycje polskie. My uważamy, że to jest pomysł do niczego nie prowadzący, te pieniądze zostaną przez głównych graczy na rynku podzielone. Społeczeństwo nic nie będzie miało z tego, natomiast można za tą sumę stworzyć drugi projekt dotyczący już większych miast, gdzie przeciętna cena miejsca pracy jest wyższa, bo pamiętajcie Państwo, że na wsi i w małych miasteczkach cena miejsca pracy jest niższa niż w Warszawie. To jest drugi projekt. Trzeci projekt to jest, proszę Państwa, budownictwo mieszkaniowe, o którym tu już wspominałem. No to jest projekt także na tworzenie nowych miejsc pracy. Czwarty projekt to jest projekt, który no nie dotyczy tej ziemi, ale wspomnę o nim, to jest projekt odbudowy gospodarki morskiej. Myśmy go już podjęli, kiedy byliśmy przy władzy. To jest około 100 tysięcy nowych miejsc pracy. Dalej to jest, proszę Państwa, obrona tego wszystkiego, co w tej chwili jest niszczone, własności państwowej, ale także jest wspieranie, rozwijanie. Kolej, poczta na przykład, o której tutaj wspomniano, to wszystko jest ochrona szkół, założenie, że nauczyciele nie mają tracić pracy nawet wtedy, jeżeli nie ma dzieci, tylko mają być kierowani do innych zadań związanych z oświatą, wzmacnianiem kultury. W Polsce jest wiele deficytów tego rodzaju, można ich zatrudnić, nie muszą koniecznie tracić pracy. Poza tym są plany związane z reindustrializacją Polski, czyli odbudową polskiego przemysłu, są skonkretyzowane, to są plany budowy zaplecza i ekonomicznego w sensie kredytowym i w sensie zaplecza intelektualnego, bo ten przemysł musi mieć jakieś zdolności własne, nie zewnętrzne, tylko własne zdolności intelektualne. Tu chodzi o wykorzystanie szkolnictwa zawodowego, tego wyższego. Mamy projekt, to też jest związane z reindustrializacją, odbudowy szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim. Mamy, proszę Państwa, wielki projekt promocji polskiej marki, który
powinien pozwolić na zwiększenie eksportu. Mamy projekt repolonizacji banków, który ma pozwolić między innymi także na tworzenie filii tych banków w tych częściach świata, gdzie jest w tej chwili ogromne zapotrzebowanie importowe i Polska mogłaby tam wejść, ale polscy eksporterzy nie mają tam swoich banków, bo pamiętajcie, nie wierzcie w to, że kapitał nie ma ojczyzny. Kapitał ma ojczyznę. Niemiecki bank niemieckiemu eksporterowi, dajmy na to, w Tajlandii pomoże, ale polskiemu nie pomoże. Więc musi tam być polski bank. Krótko mówiąc, jest mnóstwo różnych recept na to, które w połączeniu powinny doprowadzić do tego, że bezrobocie będzie spadało. Za naszych rządów powstało 1 300 000 miejsc pracy w ciągu 2 lat. Więc można. Można szybko zmniejszać bezrobocie. Tylko trzeba prowadzić aktywną politykę. I nie musi być to wcale, proszę Państwa, kosztem obciążania budżetu. To już było jasne. Bo my budżetu nie będziemy w stanie obciążać. W polskich bankach jest bardzo dużo pieniędzy. Na rynkach światowych jest bardzo dużo pieniędzy. Można to wykorzystać. Następne pytanie, panie premierze. Co z bezrobociem u młodych? Córka ukończyła 2 fakultety na Uniwersytecie Warszawskim. I w całej Polsce nie otrzymała pracy, podejmując pracę umowy śmieciowe, bez żadnych świadczeń. No my umowy śmieciowe będziemy likwidowali, natomiast co, o czym w tej chwili mówię, proszę Państwa, no to jest sprawa tak pracy dla wszystkich pokoleń, ale w wielkiej mierze pracy dla młodych. No ja jeszcze nie wymieniłem jednej sprawy, to znaczy my chcemy dokonać takiego wielkiego odblokowania inicjatywy młodych, jeżeli chodzi o tworzenie nowych przedsiębiorstw, tylko że tu jest potrzebne współdziałanie. My możemy i są na to projekty ograniczyć, może nie zlikwidować, ale ograniczyć tak zwaną lukę kapitałową. To jest określenie, którego możecie Państwo nie rozumieć, ale sprawa jest prosta. No, młody człowiek chce założyć firmę, ale w portfelu pustki, rodzice mu nie dadzą, bo są za biedni, w banku mu nie dadzą, bo nie ma żadnych podstaw, żeby mu udzielić kredytu, czyli on może sobie pomarzyć. I to można, proszę Państwa, w dużej mierze ograniczyć. To jest sprawa pierwsza. Znaczy, można znaleźć pieniądze na to, żeby tacy ludzie na bardzo dobrych warunkach mogli mieć środki na otworzenie przedsiębiorstwa. Jest ogromna luka administracyjna, kilkadziesiąt działań trzeba wykonać, żeby stworzyć przedsiębiorstwo. Można to ograniczyć. No i wreszcie, proszę Państwa, jest ta luka, o której mało się mówi, a która jest bardzo poważna. W wielu miejscach w Polsce rynek jest podzielony. Jest podzielony często na zasadach wręcz gangsterskich. To znaczy, że nie można podjąć różnego rodzaju działalności. Ci, którzy już byli podjęli, nie wpłyną to jednego z działalności do roku przekroczy. No i tych biorą się dowiedzieli o czymś, co było opcjonalne w przekroczeniu działania, że wykonać się zaczęło podstawę dyskoteki, to tych, którzy podjęli postawę wyjątkowego wyjątkowego zabawy, zakończy prześladować, bić, skreszyć, podjąć, żeby wyjątkowego dyskoteki. Chociaż ludzie chcieli się wyjąć w prawie, bo było to prosto bezpieczne. Krótko mówiąc, ten mechanizm wyraża do bardzo wielu dziedzin naszej gospodarki, z tego lokalu wyskakują, czy w Białym Miasteczku, czy w Białym Mieście, takie państwo wyglądają do podcięcia. Ale to trzeba mieć. Nasze państwo to przebudowuje, bo to przekonanie będzie wspólne tego rodzaju mechanizmu. Możemy od razu zlikwidować, bo mamy wrażenie, że jesteśmy co do kwotowej, to nie będzie wyłączyć. Czyli co 3 rodzaje wyłączy, wiemy, że chodzi o tworzenie przedsiębiorstwa, a wtedy to jest dokładnie, bo to nie będzie wyłączyć, co nie pożarne kwoty, mówią sobie o tej wspólnej. Jeżeli my tylko wiemy, że tak powiem, możemy być osobą, która nie ma kwotką wiedzy do tego, żeby być samodzielnym przedsiębiorstwem, żeby być nauczycielem, żeby być pracownikiem, ale powiązanym, to to też jest coś bardzo pożyteczne, ale jeżeli nie ma, to mogę go spróbować. Przeciwnicy zajmować jeszcze raz sesję polskiej dużo, bo pamiętajcie, my nie działamy w tym celu na polską rynku, to nie jest normalna lista, to tego nie było, tylko na europejską. Można tu w tym mieście zajmować przedsiębiorstwo i następnie nie wyjaśnienia, ale tak w przeciwko, że biorąc sprzedaję tego produktu, to pewnie zbiorę, co się powiem. Brzozowe produkty na wyzbrojowce. To jest dzisiaj wypełnione to. Tylko mówiąc, trzeba pójść w tym kierunku, to będzie zdecydowanie, bo to już oni też to mówią często, że odpowiedź tak naprawdę w tych sprawach nie robią, bo nie są w stanie tym istniejącym pojawią się przeciwstawić, bo nie mają też oparcia, bo nie są urzędy, bo nie tak to porównują. Nie jest to w stanie.
Zostało też parę powołanych przedmiotów,
Aż tekst odbudowano tak powszechnie, że to było zamieszane, że na pewno nie wiemy, o co to chodzi. Nie wiem, że Rosjanom bardzo zależy na to, że w Polsce tych eksportów było, a to było dosyć oczywiste. A nam to wymaga, że to, żeby te eksporty były, może to było wspólne, ale uważam, że to było dużo, że to było rzeczywiste. Następne pytanie, czy Kościół katolicki będzie poszanowany? Czy nasze władze są pewnością, bo tam też kwestia rodzin, kwestia postaw ludzi. I ja sądzę, że tylko w głowie, przy tych rodzinnych wydarzeniach, to mamy taką miejsce, bo my jesteśmy się znowu, w końcu wyraźnie zmienia się nas, to bardzo wyraźnie zmienia się nas, to ja sądzę, że po tym zgodnie także się wyraźnie. A my będziemy w tej sprawie egzekwować prawo, ja przypominam, bo to jest tylko do sprawy, zainteresowanego przewidują prawo, ale to nie jest dzisiaj umotywowane, bo ja wykonywane to jest ustalenie prawa. I mówimy to prawo egzekwować, ale to nie prawo, to jest najważniejsze, najważniejsze są postawy społeczne, a inne znaczenie nie powtarzamy. To nie wiemy, jest to nie wiemy, jak węgierski, i tu się udajemy na pewno. I czy jest możliwe, to państwo wymierza, ale tego bym sobie bardzo nie życzę. A już jak będziemy istnieli w angielsku, to zapewne Państwo, że jeżeli się będą to osoby będą spotkać. Następne pytanie. Nieuczciwa konkurencja na podobie z Chin będą bardzo przeszkadza prowadzeniu kontrolowy, czy nie możliwe się do nas? Ale ogólnie nie ma to, bo to się dało bardzo i na to wyleczyłem, co to robiło teraz na drugim taki proces stuje. A więc przynajmniej w zasadzie, bo często to jest stosowane, że on tam był przepis epidemiczny, a to podobno, ale generalnie on wygląda po prostu mają tutaj bycie zarządzanym było, jest bardzo duże napięcie, bo wygląda to na niego, co to dużo może popełnić brak na wyraz tego powietrza, skoro on tam to jakoś przenosi pewną część powietrza do Europy, tak to jest do Polski. Jest to bardzo, bardzo poważne, co do tego, nie podejmujemy się w tej chwili jego rozwiązania. Polska gospodarka z jednej strony jest na pewno jakoś może gospodarka światowa, z drugiej strony funkcjonuje na bardzo specyficznych zasobach, ale gdyby na przykład mogło ją zablokować poprzez to, że mogę zaeksportować tak samo było w tej chwili, to tak byłby wstrząs skali światowej, który w Polsce wedle wszelkich reguł ekonomii był wszczęsem szczególnie siłą, to by się nazywało to, że wszczęsem regionalnym, ale to regionalnym to jest oczywiście szczególnie słynne. A kartą nie musielibyśmy pokazać kartę. Myślę, że to jest sprawa, że w tym jakoś się to jest powiązane. To nie jest tak, że to jest wszystko oddzielne. To jest dzisiaj to mobilizacja, to jest jego lata. To ja pomiędzy czynieniem mówię, że będzie siła gospodarki jest bardzo ważna, natomiast proszę Państwa, najpierw patrzę na kraj, który odniosł wielkie sukcesy gospodarcze. Kto rządzi w Rosji? Nie ma z przemysłu. Kto rządzi w Polsce? Klasyczne partie rozumiecie. Kto rządzi na ten kraj, który odniosł sukces po połowie Europy? Kto rządzi w Rosji? Kto rządzi na to partia? Kto rządzi w Kremlu? Które też nie ma w 10-leciu obrony wojskowy też nie był przemysł. Także wydaje mi się, że to jest pewne porozumienie. W polityce trzeba być dobrym politykiem. To proszę Państwa jest tak, że ktoś jest tamtym sposobem dany do matematyki, ale zgłosił się do wyższej szkoły polskiej, na to było to prawda. A nie to mogę dobrze, ale nie jak to jest na to prawda. No ale to mogę nie jest to prawda. Ale nie wiem, ale ktoś jest bardzo dobrym, bo ale w tym zgodzie się na politykę, ale to jest bardzo trudne sportowe. Polityka to jest specyficzna dziedzina, trzeba do polityki, trzeba mieć zdolności polityczne, ale to wygląda. Wszyscy wybitni politycy, tylko że najwyższy sukces w Europie w ciągu ostatnich 10 lat było przede wszystkim zdolne do polityki, ale do wielu do polityki.
Naprawdę, to jest najpiękniejsza część Polski. Panie premierze, jeszcze są kwiaty dla pana premiera. Maleńki upominek. Piękne albumy. Jeszcze mieczyk dostał. I mieczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję i powtarzam. Wiem, że tutaj jest duże bezrobocie, bardzo duże, że jest wiele biedy, to jest straszne, ale to się przełamie. Między innymi właśnie dlatego, że tu jest tak pięknie i te tereny, mimo że biedne, są naprawdę zadbane. Mówi to człowiek, który w Polsce był właściwie wszędzie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.